Cześć i czołem, witam was moi drodzy w kolejnym odcinku z Farming Simulatora 17. Jest to odcinek nietypowy ze względu na moje gapiostwo. Słuchajcie, nagrałem 1,5-godzinny odcinek z analizy i z wykopków buraków cukrowych, natomiast całość jest bez głosu. I nie wiedziałem co z tym zrobić, już myślałem żeby to skasować, ale ja domyślnie takie właśnie odcinki jak ten, czyli analizy zyskowności, nagrywam wam w większości wyciszone na przyspieszeniu, więc pomyślałem, że po prostu wytnę to, co moje teoretyczne gadanie z początku i z końca i nagram wstęp i zakończenie jeszcze raz. Także tutaj widzicie już pole jest skoszone, a ja będę, słuchajcie, po tej rozmowie po prostu wam puszczę filmik, to trwa około 5 minut, jest to praca na polu w przyspieszeniu i na koniec nagram, słuchajcie, taką analizę, bo wynik już znamy. Może nie będę mówił, jaki jest ten wynik, o tym powiemy na końcu, natomiast na chwilę obecną, jak wiecie, musiałem zasiać te owoce ziemi, czyli buraki albo ziemniaki, żeby mieć pożywienie dla naszych świnek. Mamy też tam hałdę na końcu, którą będziemy wysypywali. Będę też próbował ją wkładać na palety, bo ponoć jeden z pomocników z taśmociągów ma taką możliwość. Jak widzicie, buraki cukrowe zbierałem tym najtańszym kombajnem, który tak naprawdę jest przyczepą. I trwało to naprawdę masakrycznie długo. No już wam mogę zdradzić, że w takim realnym życiu, no ścinałem to praktycznie 1,5 godziny, nawet troszkę więcej. Więc tyle mi zajęło, słuchajcie, wykopanie tych buraków cukrowych z pola 15. Z pola, które jest najmniejszym z pól, jakie posiadamy, więc trwa to dosyć długo. Dużym problemem jest też to, że ta przyczepa zwana kombajnem ma pojemność tylko 6000 litrów, co tak naprawdę nam starcza na niecałe 1,5 paska, że tak powiem kolokwialnie, więc tak naprawdę ścinanie tych ziemniaków sprowadza się do tego, że musimy tak naprawdę cały czas jeździć koło tej przyczepy i zbierać plony. Troszkę uciążliwa robota. Jeżeli byście się decydowali na zbieranie ziemniaków bądź buraków cukrowych, to zdecydowanie wam polecam zakupić któryś z tych mocniejszych, słuchajcie, urządzeń, bo szkoda troszkę waszego czasu. Patrzcie, ten kombajn ma aż 45 tysięcy pojemności, więc on na dwa razy to pole skosi, tak? Na dwa ładowania. I wtedy to ma sens. Włączamy sobie pracownika i jedziemy. Tutaj możemy przyczepić przyczepę, jaką chcemy, więc to też jest dosyć fajna rzecz, aczkolwiek wątpię, czy będę te inne rozwiązania testował. A dlaczego wątpię, to już dowiecie się, moi drodzy, na koniec tego filmu.
Moi drodzy, buraczki są wykopane i pozostaje nam odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to hit, czy kit. Moje nieobiektywne wrażenie jest takie, że to wielki kit. Może to wynika z tego, że się namęczyłem, tak, półtorej godziny jeżdżąc za tą przyczepą. Dawno nie byłem tak znudzony, jak nagrywając ten odcinek. Muszę wam to przyznać. Być może, gdybyśmy używali większego, dedykowanego kombajnu, który na przykład tego za, właśnie, za 500 000, bo on tyle kosztuje, to byśmy sobie go tutaj włączyli i dwa razy go opróżnili, byłoby z głową. No ja musiałem jeździć i mówiąc absolutnie szczerze, namęczyłem się gigantycznie i no nie polecam tej przyjemności, którą ja teraz musiałem, słuchajcie, odbyć. Ja do tych ziemniaków nie podchodzę tak bardzo zarobkowo. No one mi są potrzebne tylko, słuchajcie, do hodowli zwierząt. Ja, tak powiem, trzymałem się tego od samego początku. Takie było założenie i tak będzie. Ja tych będę buraków potrzebował tylko po to, żeby karmić świnki. Więc no, nie kupuję większego sprzętu. Bardzo wątpię, że ja go kupię. No chyba, żebyście bardzo chcieli te maszyny obejrzeć, to wtedy piszcie w komentarzach, to się dla was poświęca, ale dla mnie to katorga. Szczególnie, że ten zysk, słuchajcie, z tego pola jakiś masakryczny nie jest. Jak na półtorej godziny pracy, bo tyle mi zajęło to ścięcie tych buraków i przewieźnie tutaj, no to zarobek niecałych 20 tysięcy euro moim zdaniem jest słaby. Szczególnie, że za półtorej godziny pracy przy kiszące, czyli tak na tym, że ścinałem silosa kombajnem na tym polu 15 kiszonkę, przewoziłem ją do biogazowni, ubijałem i potem sprzedałem taśmociągami, czyli samo młócenie, ubijanie i potem sprzedać taśmociągiem, to zajęło mniej więcej tyle samo czasu. Tylko tam ten zysk to było ponad 40 tysięcy, czyli zysk był dwa razy większy od tego, który jest na kiszące. Co mogę powiedzieć, jeżeli nie chcecie hodować świń, nie chcecie się bawić w tą zbilansowaną karmę dla nich, znaczy dla wszystkiego całej karmy, to raczej chyba odpuśćcie sobie te ziemniaki i buraki cukrowe. Takie, słuchajcie, jest moje zdanie. No, a jeżeli już naprawdę chcecie bardzo wozić to wszystko i jeździć tymi przyczepami nie wiadomo gdzie, to moi drodzy, zainwestujcie w odpowiedni, dedykowany sprzęt firmy Holmer, tak? Albo ten ścinacz, albo ten. Bo ja nie widzę tak naprawdę alternatywy. Naprawdę. Tym sprzęcikiem malutkim firmy Grimmy, którym ja pracowałem, to jest naprawdę, naprawdę katorga. Ja wiem, że będę to robił tak naprawdę tylko po to, żeby te świnki hodować. Będę się męczył. No oprócz świnek chcę jeszcze wypróbować to ładowanie buraków albo ziemniaków na palety, bo jest taka opcja z taśmociągiem. Ale tak dla siebie to nie. Naprawdę będę robił to z żalem i z bólem serca. Bo uważam, że jak na tą ilość pracy, jaką musiałem włożyć w wykopki na tym polu, to zysk powinien być większy o kilka tysięcy. Takie jest, słuchajcie, moje zdanie. Oczywiście mogę używać glicza, byłoby to jeszcze szybciej troszkę i tak dalej, ale i tak te nawroty, to co... Znaczy nawet nie mogłem używać tutaj glicza, bo przecież trzeba opróżniać tą maszynkę, to by było bez sensu. Jak już musicie, jak chcecie, to kupujcie większy kombajn do tego. Najlepiej ten z pojemnikiem 45 ton i obcinajcie to i wykupujcie to w ten sposób. Każdy inny sposób, a przede wszystkim ten, który ja robiłem, czyli najmniejszą maszyną, to jest, moi drodzy, męczarnia. Żeby nie przedłużać, za chwilę na wam się pokaże taka plansza, która tam będzie około 20-30 sekund pokazana z podsumowaniem, z wynikami
z najwyższą ceną sprzedaży, jaką przez te kilka dni zobaczyłem. I cóż, tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapki w górę. Trzymajcie się ciepło. Cześć!